Rzeczywiście to jest tu, Adaś, ty miałeś rację. Tu z Kożuchowską siedzieliśmy i otwieraliśmy hajs. Dawno temu ja też zaufałem pewnie kobiecie. To jest 13 posterunek. Na kanale Wujka Czarka. Wita was kierowca Wujka Czarka. Moi drodzy, dziś Adaś namówił mnie na odcinek o kultowych planach filmowych, na których byłem, stałem i tworzyłem. Przypomnieliśmy sobie parę miejsc, które was teraz zabiorę. Jedziemy teraz sobie powolutku, zgodnie z przepisami, czyli jest 50, a my jedziemy 49. Musicie mi zaufać. Pamiętacie, jak pokazywałem wam w poprzednim odcinku, który miał o kultowych planach filmowych, który miał 1 300 000 wyświetleń? Pokazywałem wam plan, gdzie killer wchodził do swojego mieszkania na dzikiej, a to nie wcale nie była dzika. Opowiadałem wam historię o tym, jak pofrunął kotlet jednego z oświetlaczy na pierwsze piętro i przykleił się do szyby. Tam był straszny wiatr podczas tych zdjęć. Okazało się, że tuż za rogiem myśmy kręcili słynną scenę w Chłopakach nie płaczą, jak Grucha wychodzi od swojej ukochanej, dostał już od niej sweterek, i Fred jest niezadowolony. Zwraca się do niego tymi słowami, które mam nadzieję sobie przypomnę i zagram tam na miejscu. W każdym razie to ta scena o tym, czy dałby rękę za sobie uciąć za kogoś, komu ufa, czyli za kobietę. Jesteśmy już praktycznie na miejscu. To jest tu Adaś, nie? Za mną są drzwi, które killer otwierał wchodząc do swojego mieszkania na dzikiej. A to nie jest dzika. Tu stał samochód, do którego wpadał killer i tam już siedział Wąski, który przyniósł kanapki. A tutaj dostawał postrzał prawdziwy killer. Jeszcze wtedy ryba, który był w drzwiach, nie wiedział, że to jest prawdziwy killer. Facet z siatkami tutaj upadał. Cała scena. Słuchajcie, myślałem, że to jest większy. Ja to inaczej zapamiętałem, powiem szczerze. No ale ten, a tam ryba. I potem mówi, no dlaczego pan mi wchodzi na linię strzału. No proszę pana, no. Ja uwielbiam pana Sztura za to. Tutaj wchodziłem, patrz. Otwarte. No, ale tutaj tylko fingowałem, że wchodzę, bo mieszkanie graliśmy gdzie indziej. Tu się tylko wchodziło. Tak to jest w filmie. Wchodzisz tu, a w mieszkaniu jesteś na drugim końcu Warszawy. A tu wchodzimy na miejsce. O, rzeczywiście to jest tu, Adaś, ty miałeś rację. Tutaj stały, pamiętam, samochody służbowe, tam chyba też, a scena rozgrywała się, Adasiu, tam. Bądź z nią ostrożny. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć, wiesz co? I teraz kurwa nie miał ręki. Dobrze było. Teraz było dobrze, a to czułem. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. I wiesz co? Nie, to nie jeszcze raz, jeszcze raz. Dubel! Proszę bardzo. Akcja! Im teraz kurwa nie miał ręki. Jeszcze raz z moim podejściem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wszystkie pokaż, jak to się pracuje, nie? Już nie umiem tak dwa razy. Dobrze było, tylko ja znowu operatorem. Nie, no, jeszcze raz. Gruba. Nie pamiętam, powiem wam, w ogóle tej sceny. Wiem, że kamera stała też gdzieś wysoko, bo jak grzebałem w bagażniku i to było chyba z tej strony, czyli w tym bloku to musiało być. On chował te pieniądze, które potem wybuchają na koniec filmu, jak samochód policyjny uderza w bagażnik. Samochód policyjny uderzał, nie? Czy odwrotnie? Ja już nie pamiętam tego filmu. Może dlatego, że to było dawno. Trzeba sobie odświeżyć. Zapraszam na projekcję. Widzisz, Adaś, tam jak się zamyka i podnosi, taka, no to tam właśnie Waldemar wyciągnął hajs, połączył, ile to było? 2000 peset kolumbijskich, mam w domu kilka, dostałem od fanów, no i wydał hajs, z którym killer wiedział, co zrobić. Ja powiem wam szczerze, że gdybym miał tyle hajsu, dokładnie bym wiedział, co zrobić. I ciekawe jest to, że tu nie było tyle pojazdów. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tam było pusto. Tu było pusto.
cargo, to cargo to było dla wybranych, nie wiem, dla jakichś instytucji państwowych. A teraz proszę bardzo, to jest terminal. Chciałbym tam, nie wiem, czy pozwolą nam sfotografować, bo historia polega na tym, że jak wjeżdżałem na cargo tamtym asfaltem, zaraz tam pójdziemy, to Grzesiek Kuczeriszka mówi tak, sprawdziliśmy. Dobrze by było pokazać, że to jest lotnisko, żeby się pokazał samolot w kadrze. Ja mówię, no ale jak to zrobimy? On mówi, jest między godziną 15 a 15.30 będzie lądował samolot ze Stanów Zjednoczonych. Tylko jeden samolot ląduje z tej strony. Wszystkie lądują z tamtej. Tak było wtedy. Ja mówię, no i co? Czekamy. Nie było komórek, nie było nic. Jakąś mieli tutaj łączność ci panowie w budce. Mówią, że leci, że już się zgłosił do lądowania. I ja jechałem asfaltem cały czas. Grzesiek ustawił kamerę i mówi, dobrze było, żeby raz ten samolot się zarejestrował za plecami samochodu. I tym asfaltem sobie jechałem. Nie było tych szlabanów, z tego co pamiętam. Podjeżdżałem tu, mijałem kamerę i tam był wjazd na platformę i wtedy na niebie pokazał się samolot. Dwa razy. A jazda jechała w prawo z kamerą i drugi raz złapałem już pod dachem, jak byłem. Samolot. Ten sam samolot. A teraz pójdziemy, zobaczymy sobie z bliska, jak nas nie wygonią, to zobaczymy tam, gdzie Waldek mi dawał hajs. Chodźcie. Wjeżdżamy po rampie samochodem. Jestem samochodem. Dawaj. Patrz. Jedziemy. Do Waldka po hajs. Brum, brum, brum. I tutaj staliśmy samochodem i w pierwszej i w drugiej części. W drugiej jako z gitarą przyjeżdżałem. Co go gardło blało, pamiętacie? To był drugi killer, a w pierwszym też. Tu z Kożuchowską siedzieliśmy i braliśmy ten. I otwieraliśmy hajs. A teraz, moi drodzy, oczami wyobraźni przenosimy się na kolejne miejsce, w którym był plan filmowy mój. I jesteśmy na miejscu. Za mną słynny areszt śledczy na Rakowieckiej. Słuchajcie, ja dopiero teraz od Adasia dowiedziałem się, że tu już nie ma aresztu, że tutaj nie ma osadzonych, że teraz tu jest muzeum. Jak pamiętacie, w scenie Killera myśmy tu kręcili dwie sceny. Jedna scena, kiedy pan Jerzy Sztur śpiewał Wiziamorła cień, halalo, ryba w zgrącie akwarium. No i powiedzieli mu, że Killera nie ma i on robi tutaj, to było też tutaj przed aresztem, ta scena kręcona. No i scena, jak Killer wyjeżdża stąd, jak wyjeżdżają samochody i potem ten główny samochód, gdzie chciał odcedzić kartofelki, no to właśnie wyjeżdżał stąd. I uwaga, najważniejsze jest to, że mnie tam nie było w środku. No bo po co? Aktora wkładasz do środka wtedy, kiedy go widzi kamera. Resztę grasz głosem. Nie, już mi się nie chce. To przecież dograłem na posynchronach dopiero. To był mój pomysł. Teatr Ochoty, w którym byłem aktorem, tu przychodził i w bibliotece, tam była taka piękna, wielka biblioteka z dużą sceną, w ramach resocjalizacji więźniów robiliśmy przedstawienia, profesjonalne, teatralne przedstawienia. Grały gwiazdy dla osadzonych. Moje spostrzeżenie było takie, że osadzeni więźniowie, że oni nie czuli konwencji. Oni brali wszystko jeden do jednego. Więc jak aktor krzyczał na aktorkę, czy nie daj Boże chciał ją uderzyć, to nie wolno było takich rzeczy robić, bo oni brali to na poważnie i mówili zamknij ryj, bo ci dotniesz panią jeszcze raz. Nie zapomnę tego. Ja miałem taki monolog w spektaklu Kaczo. Jan Machulski, schodząc ze sceny, mówił powiedz państwu kilka słów, ja się idę przebrać. I w realnym, normalnym, teatralnym przedstawieniu moje zadanie było takie, że podczas tej niby przerwy ja zaczynałem improwizować. I mój monolog zaczynał się od tego, że mówię pan Machulski prosił mnie, abym zajął państwu 3 minuty. To jest 180 sekund. 170 i to się rozkręcało i to trwało chyba z 10 minut, taki mój monolog, śmieszny, ludzie wyli. I zaczynam to na Rakowieckiej, wie pan Machulski poprosił mnie, żebym jakoś zajął panom 3 minuty, jeden sam mówi chodź kurwa, zapalimy! I wyszli wszyscy zapalić, no i poszedłem z nimi
bo oni nie czuli konwencji. Także kawałek sztuki wyleciał. Potem wrócił Jan Machulski przebrany i graliśmy dalej. No grać sztuki takie w takich miejscach to było duże ryzyko, no ale jednak resocjalizacja tego wymaga. To miejsce było bardzo mocno fotografowane, z tego aresztu śledczego wychodziło bardzo wielu, bardzo znanych ludzi, tych co robili duże przekręty i tak dalej, wychodzili też artyści tacy jak pan Baksik, którego serdecznie pozdrawiam, niesłusznie skazani. Tu zawsze kłębił się tłum dziennikarzy, jak ktoś ważny miał wychodzić, kamery, jakiś tłumek, który coś skandował. A tu są takie drzwi, Adaś pokaż te boczne drzwi, tam zawsze była kolejka ludzi, bo tam czekali na odwiedziny. Kobiety, dzieciaki, kobiety z dziećmi, no przychodziły do swoich mężów, ojców, przychodzili odwiedzić ich w tym miejscu. No i to takie smutne się znaleźć czymś takim. Dlatego więzienie w Łodzi jest na ulicy Smutnej. I to jest dobra lokalizacja. A dlatego na Rakowieckiej już nie ma aresztu śledczego, czyli więzienia, tylko jest co? Muzeum. Bo w centrum miasta powinno być muzeum, a nie więzienie. W Romeo i Julii była scena balkonowa, słynna, jak Romeo rozmawia z Julią. Ona stoi na balkonie i nie może tam wejść. Dlatego jest scena balkonowa, że on się nie może do niej dostać. Jakby się dostał, to by ją od razu... A tak to musimy poczekać jeszcze kilka scen. W każdym razie teraz zapraszam was na scenę balkonową, którą powinniście pamiętać z Psów 3, kiedy Franz Maurer przychodzi z butelką wódki do Waldka Murawca i Murawiec na balkonie piją. I on mówi mu, co się stało ze wszystkimi z ich grupy przez 25 lat. Pokażę wam z zewnątrz, jak kręciliśmy te sceny, gdzie to się znajduje, bo to jest centrum Warszawy. Zaparkować to jest strasznie. Musimy dojść. Na tym balkonie rozmawialiśmy z Bogusławem. Siedzieliśmy sobie na krzesełkach. Bogusław miał schowany tekst na kolankach. To jest rzadkość, ale rzeczywiście to było prawdziwe mieszkanie, gdzie odbywały się sceny w mieszkaniu Waldemara Murawca. To było prawdziwe mieszkanie Waldemara Murawca z zewnątrz i z wewnątrz. No bo tak jak wam kiedyś tłumaczyłem, robi się tak, że wnętrze zgrywa się gdzie indziej, a zewnętrze jeszcze gdzie indziej. A tu tym razem wszystko się złożyło, czyli to mieszkanie wynajęte, duże, stara kamienica, jest gdzie kamerą jeździć, poruszać się. To mieszkanie zagrało, to było mieszkanie Waldka Murawca, klatka schodowa też. Problem tu był taki, no myśmy tutaj kluczyli dobre 20 minut, zanim znaleźliśmy gdzieś hen daleko stąd miejsce do zaparkowania. Więc ekipa przyjeżdża dzień wcześniej, jak jest coś wolne, to jest, mają pozwolenie oczywiście, to w specjalną taśmą. No i stoi oczywiście człowiek przez całą noc i pilnuje tych miejsc, żeby nikt nie postawił samochodu. Bo tu musiały być dwa czy trzy wysięgniki, ja już nie pamiętam, dwa albo trzy. Bo trzeba było wciągnąć na drugie piętro światło, oświetlić ten balkon, bo zdjęcia były nocne. Na szczęście nocne, bo ruchu nie było. Czasami tylko wracali podchmieleni nasi gdzieś do domu, to sobie śpiewali albo głośno gadali. Trzeba było przeczekać. I trzeba było wciągnąć też kamerę na drugie piętro z ludźmi do obsługi tej kamery. I graliśmy ogólny plan, potem dźwig na prawo na mnie zbliżenie i w lewo i na Bogusia zbliżenie. Także no troszkęśmy się tutaj nasiedzieli na balkonie, ale chłopcy mieli jeszcze ciężej. To jest w ogóle fajne miejsce, to jest centrum Warszawy. Tu jest Plac Konstytucji, dosłownie 50 metrów stąd, a tam jest Plac Zbawiciela słynny, widać kościół, w tej chwili w rusztowaniach. Urocze miejsce. Tu mieć chałupę to żyć nie umierać, tylko zasnąć nie można, bo głośno. Znajdujemy się na rogu Alei Róż i Alei Ujazdowskich. Ta piękna willa Róż. Ja w niej grałem.
pierwszy mój film, Pogranicze w ogniu, stałem na balkonie w ostatnim odcinku, kiedy Cezary już jest kapitanem, przestrzegał przed tym, że będzie wojna z Niemcami, nikt mu nie wierzył, już mam wąsy doklejone, pamiętam, stoję uczesany do góry, no bo on już jest 40-latkiem, patrzy przed siebie, oczywiście tutaj mamy ogród botaniczny, ale w domyśle było, że on patrzy na Stare Miasto, które jest bombardowane przez Niemców. Błyska się na nim ten, że widzi bombardowanie. I tak się kończy cały film Pogranicze w ogniu, cały serial. W tym miejscu, to rzekomo, nie wiem czy to prawda, pułkownik minister Beck tutaj miał swoją siedzibę przed wojną. A pójdziemy teraz z drugiej strony, pokażę wam wejście do tego budynku, bo tu się odbywają zdjęcia do serialu Tajemnica Zawodowa. I w tym serialu, w serialu Tajemnica Zawodowa, to właśnie ta willa jest biurem Wiktora, no i mojej żony, którą gra Magdalena Różdżka, mojej żony Julii. Wielka, wspaniała kancelaria. Tu jest zawsze zimno, bo to jest zabytek, który jest jeszcze przed remontem, przed odświeżeniem. Ja podejrzewam, że szukają jeszcze szukają. Halo, dzień dobry. Cześć Adaś. Jeszcze szukają kasy, no żeby znaleźć pieniądze na odnowienie tego, odrestaurowanie tego budynku, bo to jest budynek, jak widzieliście, zabytkowy. Tu zawsze stajemy samochodami służbowymi oczywiście. Tędy się wchodzi na plan. To wszystko jest teraz zamknięte. Jest tam zimno, trzeba dogrzać i urządzić. Scenografowie lubią takie miejsca, dlatego że jak masz pustostan, to możesz robić co chcesz. Tu nawet też kręciliśmy wybuch, a taki na niby. No, w filmie to robi wrażenie, ale trochę szybko leciało. No, ale naszych, na szczęście nie tych. Piękny budynek, słuchajcie, tu też jest piękny balkon. W ogóle ta cała ulica Aleja Róż to jest wyjątkowa. Wyjątkowa ulica. Dzwonią do mnie, muszę odebrać. Przepraszam bardzo. Widzicie to? To jest 13 posterunek z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że ja nigdy w życiu tu nie byłem. Dzisiaj Adaś mnie wziął. Tu pierwszy raz. Tu jest jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 4 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Słuchajcie, jesteśmy w centrum Warszawy. Na czołówce, bo czołówka jest przyspieszona, no to samochód policyjny podjeżdżał, odjeżdżał. Był dzień, aż do nocy, a w tle pracował dźwig. I on budował to atrium, które teraz jest za nami. W atrium jest wkomponowany tamten budynek, który widocznie był dużo wcześniej. I to jest niesamowite, że my, aktorzy, nigdy tu nie byliśmy. Myśmy to znali jako pocztówkę. Jako początek filmu, jako czołówkę. A dzisiaj, w 97 roku, zaczęliśmy 13 posterunek. 25 lat. Ja nie wiedziałem, że to jest centrum Warszawy. Tu jest Hala Mirowska, tu przechodziłem miliardy razy. Tu kawę piłem. Can the devil show up? Jesteśmy w domku. Dziękuję wam za to, że jesteście. Założę czapusie, żeby się nie przeziębić. Wyjdę sobie, pójdę do domku. Dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek wam pasuje w ogóle. A może wy znacie jakieś miejsca filmowe, w które chcielibyście, żebym ja pojechał. To jest dla mnie coś nowego. Ja się będę starał dowiedzieć o miejsca, w których ja grałem, bo w większości nie pamiętam. No ale też możecie mi pomóc. Ściskam was, subskrybujcie, bo do 800 tysięcy to jest dosłownie moment, więc macie znajomych, co wam zależy. Pa, cześć.